Przez ostatnie kilka tygodni, a chyba nawet już kilka miesięcy, testowałam pudry, ja to nazywam pudry nowej generacji, czyli produkty, które mają utrwalać makijaż, ale też wygładzać widoczność porów, linii, niedoskonałości, mają być może lekko matowić, być może lekko rozświetlać, odbijać światło, po prostu poprawiać wygląd tekstury skóry. I ostatnio faktycznie na rynku pojawiło się sporo takich produktów i część z tych produktów testowałam razem z Wami i w moich poprzednich filmach na kanale możecie zobaczyć testy, pierwsze wrażenia kilku takich pudrów. Natomiast dzisiaj przygotowałam dla Was film podsumowujący, zbierający wszystkie moje przemyślenia. Nie są to oczywiście już pierwsze wrażenia, tylko właśnie przemyślenia po tych kilku dobrych tygodniach. I dodatkowo pojawią się też tutaj produkty, których być może jeszcze nie widzieliście na moim kanale bądź na Instagramie. Wiem, że dawno na YouTubie mnie nie było, tak jak zawsze zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie na mój Instagram. Zawsze, kiedy nie pojawiają się filmy na YouTubie, to możecie być w 100% pewni, że skupiam się bardziej na Instagramie. I tam faktycznie pojawiały się ostatnio filmy zarówno makijażowe, trochę pojawiało się stylizacji w Insta Stories. Mam dużo fanów ostatnio z Instagramem i z TikTokiem, więc followujcie mnie również tam, jeżeli chcecie być ze mną na bieżąco. A dziś przejdźmy już do pudrów, bo jak się okazuje, osoby, które pudrów nie lubią tej suchości, unikają zazwyczaj pudru, być może w tym momencie będą w stanie znaleźć już coś dla siebie, ponieważ faktycznie w ostatnich sezonach technologia poszła absolutnie do przodu i produkty, które możemy znaleźć w tym momencie są rewelacyjne. Wszystkie produkty, które dzisiaj Wam pokażę, lubię, jeżeli mam jakieś do nich zastrzeżenia, a oczywiście zawsze jakieś się znajdą, to będę o nich wspominać. Weźcie tylko proszę pod uwagę to, że wszystkie moje opinie wypowiadam z perspektywy osoby, która ma skórę tłustą, bardzo tłustą nawet, dodatkowo mieszka w kraju tropikalnym o bardzo wysokich temperaturach, więc też klimat i warunki atmosferyczne, wysoka wilgotność wpływają na to, jak dany produkt z moją skórą oczywiście się sprawdza. I nie gniewajcie się na mnie, że nie pojawią się tutaj produkty z polskich marek. Mieszkam za granicą i niestety nie mam do nich absolutnie dostępu. Jedyne, co mogę Wam obiecać, to to, że kiedy do Polski już dolecę, co nie wiem, kiedy się stanie, to postaram się pokupić różne produkty polskich marek, ponieważ wiem, że one też produkują tego typu produkty teraz bardzo dobrej jakości. No ale z oczywistych powodów ja dostępu do takich produktów w tym momencie nie mam, ale starałam się, żeby pojawiły się dzisiaj produkty zarówno drogeryjne, jak i te z wyższej półki. Podzieliłam pudry na te sypkie, jak i te prasowane i w obrębie tych kategorii również na te, które polecam być może bardziej skórom tłustym, bardziej skórom suchym, bądź produkty, które są uniwersalne. Natomiast oczywiście musicie to dopasować wszystko do swoich potrzeb i preferencji, ponieważ ja mówię o takich klasycznych ramach, klasycznych kategoriach. Natomiast Wy, jeżeli macie skórę tłustą, a wciąż poszukujecie dodatkowego glow, bądź macie skórę suchą, a i tak preferujecie mat i dodatkowego rozświetlenia wcale nie szukacie, no to musicie wszystko właśnie do swoich potrzeb, oczekiwań dopasować. Zacznijmy od pudrów prasowanych i od kategorii polecanej skórą suchym i zacznę tutaj od pudru Dior Powder No Powder. Ja mam go w odcieniu 1N. Jest to, słuchajcie, najbardziej, jeden z bardziej wyjątkowych pudrów, jakie znajdziemy w dzisiejszym zestawieniu ze względu na jego formułę. To, jak on jest niewidoczny na skórze, to jest po prostu absolutnie niespotykane, bo często mówi się o produktach, że jest niewidoczny, natomiast wiecie, jak się tak z bliska przyjrzy, to widać, że macie na skórze jakiś produkt. Tutaj absolutnie jest to produkt, którego nie da się dostrzec gołym okiem. Przepięknie zmiękcza skórę, bardzo ładnie utrwala makijaż, natomiast niestety nie reguluje wydzielania sebum, dlatego bardziej polecam go skórom suchym. Natomiast znowu, ja mam skórę tłustą i uwielbiam go za to niewidoczne, zmiękczające wykończenie. Natomiast muszę się liczyć z tym, że moje sebum będzie mocno się produkować i on na to nic nie pomoże. Możecie dokładać jego kolejne warstwy i wciąż nie będzie żadnego efektu ciastka. On przepięknie skórę modeluje w taki sposób, że ona odbija lekko światło, natomiast nie ma tutaj żadnych drobinek. Jedyny minus, jaki w nim widzę, to to, że jest to puder wypiekany, taki żelowo wypiekany i ma tendencję do tworzenia się tak zwanego hard pan, czyli takiej twardej, suchej warstwy na powierzchni, którą trzeba zeskrobywać. Ten jeszcze nie jest taki zły. Mam jednego gadka, który robi to dużo bardziej. Tu, mimo wszystko, pomimo tej delikatnie twardej warstwy, ten puder wciąż napędza się, nabiera. Tak jak mówię, buzia wygląda po nim cudownie i zdecydowanie nazwa Powder No Powder jest w 100% trafiona.
formuła tak przepięknie dopracowana, nie mam pojęcia, jak udało mi się stworzyć tak miękką, gładką, niewidoczną konsystencję. Kolejny puder prasowany, który być może lepiej polubi się ze skórą suchą. Są to ogólnie pudry Hourglass, ja mam akurat w palecie Ambient Lighting Edit Mini. Puder Finishing Powder w odcieniu Soft Light i to jest ten, który tutaj widzicie w tym kwadraciku. I pudry Hourglass charakteryzują się tym, że one nie mają tak naprawdę za zadanie utrwalać makijażu, sprawiać, że on będzie się utrzymywać cały dzień i całą noc. Są to pudry zmiękczające, modelujące światłem, sprawiające, że skóra jest zmiękczona, rozświetlona. Znów ten akurat puder nie ma dużej ilości drobinek. Możecie znaleźć w ofercie Hourglass takie, które tych drobinek mają więcej, trochę takie hybrydy rozświetlacza oraz pudru wykańczającego. Tutaj raczej macie klasyczny puder wykańczający, który powoduje, że buzia wygląda na bardziej świeżą, wypoczętą, rozświetloną, ale w taki bardzo elegancki sposób. Znów, nie uzyskacie tutaj regulacji wydzielania sebum czy jakiegoś matowienia dodatkowego, natomiast to nie jest jego zadanie. Wiem, że wiele osób używa tych pudrów w taki sposób, że najpierw utrwalają makijaż jakimś takim transparentnym bądź lekkim, na przykład pudrem sypkim, takim utrwalającym, matującym makijaż, a na to jako puder właśnie wykańczający używają tych zmiękczających, rozświetlających, odbijających światło pudrów Hourglass, żeby zostawić skórę w takim właśnie przepięknym wyglądzie na koniec, więc to też jest, uważam, bardzo fajny tip. I ostatni puder, który chcę zdecydowanie polecić skórom suchym, to jest klasyk, to jest Bobbi Brown Nude Finish Illuminating Powder. Ja mam go w odcieniu nude i to jest ten przepiękny taki puder w bardzo ładnym beżowym nude kompakcie. I w środku on składa się z takiej mozaiki sześciu różnych kolorów i jest to produkt już mocno rozświetlający. I mówiąc rozświetlający, mam na myśli widoczne drobinki. Tutaj niektóre kawałki są bardziej rozświetlające, inne mniej, natomiast oczywiście mieszacie cały produkt ze sobą i jest to produkt do stosowania na całą twarz, natomiast jak lubicie właśnie widoczne drobinki na powierzchni twarzy, nie jest to brokat, natomiast nie ukrywam, te drobinki są widoczne, natomiast bardzo ładnie daje wykończenie na skórze. Dla mnie w zależności od okazji czasem jest to zbyt mocny efekt, ponieważ te drobinki plus moje sebum po prostu robi się z tego za dużo, natomiast nie ukrywam, nałożony na buzię wygląda bardzo ładnie. Dodatkowo on bardzo ładnie makijaż też utrwala. To nie jest tylko taki puder rozświetlający, bla bla bla, tylko on ma właściwości utrwalające, utrzymujące makijaż. Tylko wykończenie po prostu jest bardzo rozświetlające, być może nie dla każdego. Dodatkowo zupełnie skóry nie ściąga, skóra jest właśnie w bardzo dobrym komforcie, dlatego też polecam zdecydowanie skórom suchym, normalnym. Myślę, że to może być coś cudownego, zwłaszcza jak lubicie taki lekki połysk na powierzchni skóry. I zostając wciąż w kategorii produktów prasowanych, ale przechodząc lekko w stronę pudrów, które mogę polecić bardziej do skór tłustych, zacznę od produktu z marki Kosas i to jest Cloud Set Powder. Ja mam go w odcieniu Breezy i dałam go do tej kategorii nie dlatego, że uważam, że skórom suchym by się nie sprawdził, bo uważam, że by się sprawdził. Natomiast on ma dużo lepsze właściwości matujące niż pudry, o których wspomniałam wcześniej. Bardzo dobrze wygładza widoczność porów, choć mam produkt, który robi to jeszcze lepiej. On zostawia odrobinę koloru i odrobinkę krycia, nie jest taki zupełnie przezroczysty jak na przykład Dior Backstage, ale mi akurat to się podoba, bo dzięki temu mam wybór w zależności od tego, z czym dany kosmetyk łączę, jeżeli chodzi o krem tonujący czy podkład. Bardzo często po niego sięgam, chociaż nie ukrywam, nie jest to idealny produkt pod oczy, nie z każdym korektorem niestety się lubi, czasem lubi wyglądać sucho. I też w jego przypadku, z tego względu, że on jest bardzo wygładzający, trzeba uważać z ilością, ponieważ można uzyskać delikatny efekt ciastka, jak się po prostu z nim przesadzi, więc tutaj mniej zdecydowanie znaczy lepiej. Jego ogromnym minusem jest, podobnie jak w przypadku pudru Dior Backstage, jest tworzenie się tej twardej warstwy, suchej warstwy hard pan na powierzchni pudru i to jest ten gagatek, o którym mówiłam, że robi to dużo, dużo bardziej, dużo gorzej. I tutaj mam nawet filmik i zdjęcie, bo ja tutaj już zeskrobałam tę warstwę. To jest naprawdę bardzo frustrujące i jest to bardzo złe do takiego aż stopnia, że ta twarda warstwa, która się tworzy, powoduje, że nie jesteście w stanie nabrać na żaden pędzel puder. Więc kończy się to tak, że musicie po prostu zeskrobać tę warstwę wierzchną z pudru, co oczywiście nie jest ekonomiczne, marnujecie produkt, no ale jak już to zrobicie, to puder jest jak nowy. Natomiast musiałam Wam o tym wspomnieć, bo tak niestety w przypadku pudrów wypiekanych często się dzieje. Nie ukrywam, uwielbiam to liliowe, takie lekko oszronione, matowe opakowanie. Jest
przepiękne i tak jak mówię, przez te jego właściwości matujące, które dla mnie są często w tych upałach tutaj bardzo istotne, sięgam po niego bardzo często. Teraz przyszedł czas na produkt, który jest moim absolutnie numerem jeden, jeżeli chodzi o ukrywanie widoczności porów. On wymazuje pory jak gumka do mazania. One robią się zupełnie niewidoczne, tworzy na powierzchni skóry idealną warstwę, taką po prostu jak pupa niemowlaka. Dodatkowo jest to produkt drogeryjny. Co prawda jest to produkt marki koreańskiej, więc musicie zamawiać ze stron typu YesStyle bądź jolsi.com, czy tam na innych stronach, na których go znajdziecie. Koszt około 50 zł w regularnej cenie, w promocji około 30 zł, więc no naprawdę ciężko tutaj go pobić. I jest to Eglips Blur Powder Pack. Ja mam go w tym klasycznym opakowaniu i też w takiej limitowanej edycji Barbie, którą nie ukrywam, uwielbiam, jest przepiękna. No jest to fantastyczny produkt, w kompakcie, sprasowany, bardzo łatwy do wzięcia do torebki. Nie tworzy na powierzchni skóry ciastka, natomiast tutaj też trzeba z nim uważać, ponieważ jest to produkt wygładzający pory. Takie produkty często są mocno silikonowe, wygładzające, więc nie można nakładać ich grubymi warstwami. Ja najczęściej sięgam po pędzel typu Wayne Goss, czy jakiś taki języczkowy, mały, precyzyjny, gdzie mogę nim dokładnie wprowadzić produkt w strefie T, bądź w miejsca, w których chcę skórę lekko zmatowić i wygładzić widoczność porów. On, tak jak wspomniałam, matuje skórę, natomiast w taki sposób, że wciąż nie ściąga jej naturalnego blasku. Skóra absolutnie nie staje się płaska, tylko po prostu jest taka lekko zmatowiona, wygładzona, jej wygląd jest polepszony, struktura wygląda znacznie gładziej, ale wciąż odbija ładnie światło i wygląda świeżo i naturalnie. I muszę Wam powiedzieć, że jest to jeden z tych produktów, po który sięgam najczęściej z całych tych moich zbiorów, które tutaj mam, jeżeli chodzi o pudry. Pomimo tego, że jest to produkt drogeryjny, tutaj jak widzicie, znalazłam hit za niedużą ilość pieniędzy i mogę zdecydowanie go wszystkim polecić. Oczywiście jest to produkt koreański, więc tutaj dobór kolorystyczny może być trochę problematyczny. Niestety nie każdy znajdzie swój odcień, ponieważ jest ich dosłownie kilka, ale jeżeli jesteście w stanie znaleźć, to polecam. Ponieważ ten blurujący puder od nich, Blur Powder Pack, tak mi się spodobał, to zamówiłam też inne pudry od nich. Jest to Cover Powder Pack oraz Glow Powder Pack. Ten bardzo przypomina mi pudry z Hourglass, gdzie on bardzo ładnie wygładza skórę, ale też delikatnie odbija światło, zostawia delikatny połysk, więc dla osób lubiących rozświetlenie on przepięknie wygląda też na skórze, tylko już tak nie do końca wygładza pory jak ten blurujący. A ten cover daje po prostu dużo większe krycie. Jest to produkt, który możecie używać też samodzielnie jako taki podkład w pudrze. Wszystkie są bardzo fajne. Oczywiście moim ulubionym jest ten blurujący pory, ponieważ dla mnie jest to jeden z ważniejszych aspektów makijażu, ponieważ te pory mam dość mocno widoczne. I oni mają jeszcze jeden puder w swojej linii i to jest chyba Oil Cut Powder, który jest zupełnie biały, transparentny, taki przezroczysty. I on ma zadanie tylko i wyłącznie regulować wydzielanie sebum i też chętnie go na pewno w przyszłości przetestuję. Jeżeli chodzi o kategorię pudrów prasowanych uniwersalnych, które z ręką na sercu mogę polecić zarówno skórom suchym, normalnym, odwodnionym, tłustym, jest to klasyk z marki MAC. Jest to MAC Blot Powder. Ja mam już taką końcówkę, ma zjechane opakowanie. To jest mój ulubieniec od lat i zanim jeszcze ta technologia poszła do przodu i wiele marek zaczęło produkować fantastyczne pudry, nie pudry, pudry niewidzialne, pudry udoskonalające skórę, to był produkt, który ja używałam ciągle, dokupując kolejne opakowanie za opakowaniem. Jak pracowałam w MAC-u, to też był mój ulubieniec, bardzo często go też klientom polecałam, ponieważ jest to produkt, który możecie wrzucić do torebki, jeżeli macie skórę tłustą i potrzebujecie poprawiać makijaż w ciągu dnia, matowić skórę w ciągu dnia, to jego możecie nakładać kolejne i kolejne warstwy i on nigdy, przenigdy nie zrobi Wam efektu ciastka, nie zważy się, nie spowoduje, że skóra będzie wyglądać ciężko, nieświeżo, nienaturalnie. Jest po prostu fantastyczny. Pomimo tego, że występuje w kilku kolorach, to on nie zostawia żadnego okrycia, po prostu tutaj możecie lepiej sobie dostosować tonację do swojego cienia skóry, natomiast on jest raczej taki
przezroczysty. Nie ukrywam, nie bluruje porów jakoś idealnie, natomiast faktycznie zostawia ładne, takie klasyczne, wygładzone wykończenie i faktycznie buzię matuje w taki naturalny sposób na długi czas i tak jak mówię, jest na powierzchni skóry zupełnie niewidoczny, więc na pewno jest to jeden z tych produktów MACa, którym warto się zainteresować i uważam, że ta formuła jest tak wybitna, że pomimo upływu lat wciąż mogę go postawić na równi z tymi pudrami, które pojawiają się teraz jako te bardziej nowoczesne. Tutaj uważam, że ta formuła była już idealnie dopracowana już te lata temu. I przez tą swoją właśnie lekkość dałam go do tej kategorii uniwersalnej, ponieważ naprawdę nie znam osoby, której ten produkt by się nie sprawdził. Jest tak delikatny, tak przepięknie rozkłada się na skórze, nie przykleja się do suchych skórek, że spokojnie nawet skóry suche, skóry odwodnione czy właśnie skóry tłuste mogą go używać bez problemu. Jeżeli chodzi o pudry prasowane, mam jeden produkt trochę poza jakąkolwiek kategorią, ponieważ jest to produkt dedykowany skórze pod oczami. Jest to Pat McGrath Skin Fetish Sublime Perfection Blurring Under Eye Powder. Ja mam go w odcieniu medium i jest poza kategorią, ponieważ to nie jest produkt dedykowany skórze twarzy. Jest on przeznaczony do tego, aby używać go pod oczami i tam faktycznie przepięknie się sprawdza. Super utrwala korektor, przepięknie wygładza linie, drobne linie i zmarszczki pod oczami i naprawdę skóra w tej strefie wygląda po nim rewelacyjnie. Natomiast chcę o nim wspomnieć, ponieważ wiem, że niektórzy zastanawiają się, że jeżeli jest to produkt blurujący, ma ten blur w nazwie, to jak sprawdza się na powierzchni twarzy. Ja też tak go testowałam i słuchajcie, nałożony na strefę T na przykład również bluruje tę okolicę, przepięknie wygładza widoczność porów, ale to jest efekt tak naprawdę tylko na chwilę. To znaczy ten blur zostaje, ale słuchajcie, ten puder nic a nic nie reguluje wydzielania sebum. Nic. Dodatkowo, przez to, że on jest dedykowany strefie pod oczami, mam wrażenie, że on ma jeszcze jakieś dodatkowe właściwości nawilżające, co miałoby sens, wiecie, pod okolice oka, ale przez to moja tłusta skóra po nim bardzo, ale to bardzo się wyświeca, przetłuszcza i to tak naprawdę bardzo szybko. W zależności też co mam pod spodem, natomiast zdecydowanie dla mojej skóry to nie jest wystarczający puder, który makijaż by mi utrzymał, ponieważ mi pod nim makijaż lubi się topić i po prostu ścierać. Nie ukrywam, konsystencja jest niesamowicie mięciutka. Och, jak go dotkniecie, to jest tak niesamowite wykończenie, ponieważ jest to puder, ale on jest miękki jak mgiełka, więc pod oczy bardzo go lubię używać. Ale jeżeli chcecie go używać na twarz, to musicie tutaj uważać. Myślę, że skórą suchym, bądź takim, które nie produkują dużej ilości sebum, mógłby sprawdzać się na powierzchni twarzy bardzo, bardzo dobrze, bo tak jak mówię, on tam wygląda pięknie, natomiast z tym moim sebum, no po prostu nie jest to dla mnie wystarczający efekt. Dodatkowo mam wrażenie, że moja skóra przetłuszcza się po nim jeszcze, jeszcze bardziej, czego ja absolutnie w moich warunkach atmosferycznych tutaj i przy mojej skórze nie potrzebuję. Coś słońce nam weszło za chmury. Natomiast chcę podkreślić, absolutnie to nie jest zarzut do tego pudru, ponieważ ja zdaję sobie sprawę, że on nie jest do tego przeznaczony, żeby, wiecie, regulował wydzielanie sebum. Absolutnie nie, tylko tak mówię, jeżeli byście byli ciekawi, ponieważ testowałam go również w ten sposób. Minusem jego są zdecydowanie kolory. On występuje w 4 odcieniach, light, medium, dark oraz ostatnio wprowadzili też odcień yellow, taki żółty, neutralizujący. Ja mam odcień medium, ponieważ light jest zupełnie biały, a ja nie chciałam białego pudru pod oczy, ponieważ czasem takie pudry zostawiają bardzo duży efekt wybielenia strefy pod oczami, czego ja staram się unikać. Natomiast ten medium, on czasem wygląda dobrze, czasem lubi ciemnieć, też w zależności od tego, co nakładam pod spodem, z jakim korektorem go łączę. I też, no po prostu czasem jest dla mnie za ciemne, w zależności jak dużo mam bronzera, jaki odcień podkładu używam. Natomiast, tak jak mówię, same właściwości produktu i to, jak pięknie wygląda pod oczami, powoduje, że zdecydowanie mogę się pod nim podpisać i zdecydowanie mogę go Wam polecić. Tylko w moim przypadku pod oczy. Przejdźmy teraz do pudrów sypkich i zacznę od bardzo popularnego produktu z marki Hourglass i to jest Veil Translucent Setting Powder. Ja mam go w takim mniejszym opakowaniu Travel i to jest naprawdę przepiękny, transparentny puder. Transparentny, natomiast w lekko takim beżowym kolorze, nie zostawiającym krycia, który bardzo ładnie utrwala makijaż. Ja mam wrażenie, że on też pięknie scala cały makijaż ze sobą. Jest pięknym pudrem utrwalającym, ale też takim wykańczającym makijaż, gdzie skóra po prostu po nim wygląda bardzo dobrze, ponieważ on ściąga nadmierny błysk, ale też zostawia skórę miękką, taką odbijającą światło
wyglądającą bardzo naturalnie. Natomiast w jego przypadku też zauważyłam, że trzeba uważać z ilością. Jeżeli nakładam kolejne warstwy, bądź nałoży się go za dużo, on lubi się przyklejać do jakichś właśnie suchych skórek, suchych stref. Natomiast ogólnie nie jest to puder zupełnie suchy, ściągający, przesuszający. Jest to taki, wiecie, niemal perfekcyjny, idealnie dopracowany, utrwalający, wykańczający puder sypki, który warto mieć w swojej kolekcji. I polecałabym go Wam jeszcze bardziej, gdyby nie to, że znalazłam jego tańszy i uważam, że czasami niemalże lepszy zamiennik. A jest to Max Factor Miracle Veil Radiant Loose Powder, obydwa pudry Veil. Na moim kanale zresztą znajdziecie film dedykowany tym dwóm pudrom, gdzie porównuję je pół twarzy jeden z drugim, więc polecam obejrzeć, jeżeli chcecie zobaczyć takie zbliżenia i dokładne moje spostrzeżenia na temat tych dwóch produktów. Mówię, że czasami wydaje mi się, że on jest jeszcze lepszy, dlatego że po pierwsze on kosztuje 1/3 ceny pudru z Hourglass, bądź nawet jeszcze mniej, jak znajdziecie go na jakichś promocjach w drogerii czy tam online. Dodatkowo ja z tym pudrem Max Factor nigdy, ale to nigdy nie miałam żadnych problemów, że gdzieś przyklejał się mi do suchych skórek, bądź nie wyglądał najlepiej, gdy moja skóra była być może w trochę gorszym stanie. Okej, być może pod palcami, jak go dotkniecie, nie jest aż tak jedwabisty i luksusowy jak puder z Hourglass, natomiast na twarzy nie ma to absolutnie żadnego znaczenia i nie widzę absolutnie żadnej różnicy. Poza jedną kwestią, a jest to występowanie dość widocznych drobinek w przypadku pudru Max Factor. Wiem, że wiele osób unika jakichkolwiek drobinek i po prostu takiego efektu nie lubi. Tutaj nie ukrywam, te drobinki są widoczne dopiero jak przyjrzycie się mi tak z bliska. Jak przykładam sobie lustro, to muszę po prostu ich szukać. Natomiast z bliska faktycznie są widoczne pod konkretnym światłem. Natomiast na co dzień uważam, że w takich normalnych relacjach one zupełnie nie są dostrzegalne. Pomimo tego, że ja jakąś ogromną fanką brokatu, błysku, drobinek na całej twarzy nie jestem, to tutaj te drobinki są tak subtelne, że nie spowodowało to, że używam tego produktu rzadziej. Co więcej, mam go dzisiaj na sobie, więc możecie też efekt zobaczyć na mojej skórze w tym momencie na twarzy. Jest to puder, który też przepięknie skórę matuje w ten miękki sposób, którego ja szukam, którego ja oczekuję. Ja lubię, jak puder jest matujący, natomiast właśnie nie w taki suchy, ściągający sposób. I jest to też puder, który przepięknie wygładza widoczność porów, więc dla mnie cudeńko. Jest to kolejny produkt, po który sięgam bardzo często i jak widzicie, wspomniałam o tym w przypadku dwóch pudrów, które są z półki zdecydowanie niskiej, więc naprawdę znalazłam dla Was perełki w niskich cenach. Ach, jak już wspominam o tym wygładzaniu, blurowaniu widoczności porów, to zdecydowanie on robi to lepiej niż puder Veil z Hourglass, więc to też weźcie pod uwagę. I chcę zakończyć pudrem bardzo luksusowym, pudrem, który zdecydowanie polecam skórom, zwłaszcza suchym. Jest to La Mer The Powder, puder, do którego dużo osób wzdycha i nie ukrywam, ja też długo do niego wzdychałam. W dużej części przez opakowanie, które jest pięknie ciężkie, dosłownie można nim kogoś zabić. Ja go mam już naprawdę długo, natomiast nie jest to produkt, po którego sięgam bardzo często. Już Wam mówię dlaczego. Słuchajcie, to jest puder naprawdę piękny. On skórę zostawia w rewelacyjnym wyglądzie. Daje ten miękki efekt, o którym często mówię. Efekt skóry wypoczętej, właśnie zmiękczonej. Natomiast jest to efekt tylko na chwilę. On absolutnie nie utrwala makijażu, nie przedłuża jego trwałości, nie reguluje wydzielania sebum. Jeżeli chodzi o blurowanie porów, to nie radzi sobie z tym jakoś bardzo dobrze. Zwłaszcza porównując tę właściwość do pudrów, o których przed chwilą Wam wspomniałam. I to wszystko powoduje, że tak naprawdę nie mam powodu, dla którego chciałabym po niego sięgać, bo okej, buzia po nim wygląda ładnie, natomiast tak jak mówię, nie jest to efekt na cały dzień. Dlatego też polecam go skórom suchym, bo być może w przypadku takich skór, które nie potrzebują przedłużenia trwałości makijażu, czy bardzo mocnego wygładzenia porów, czy chociaż trochę regulowania wydzielania sebum, bo tego sebum nie produkują bardzo dużo, no to być może u nich będzie to taki holy grail. U mnie jest to piękny ozdobnik toaletki i tak jak mówię, absolutnie nie jest to puder zły, on jest dobry, ale w moim przypadku są lepsze. No i oczywiście ta cena tutaj jest ogromna, więc na pewno nie mam powodu, żeby kupować go ponownie. Natomiast nie ukrywam, piękne opakowanie, pięknie się na niego patrzy.
Szkoda, że chociaż trochę nie utrwala makijażu. Szkoda, że makijaż po nim tak szybko mi się rozwala. Mam nadzieję, że to zestawienie Wam się przydało i pomoże Wam podjąć decyzję, jeżeli zastanawiałyście się nad któryś z tych produktów, bądź byliście ciekawi różnic pomiędzy kilkoma konkretnymi. To mam nadzieję, że dzisiaj trochę przybliżyłam Wam te różnice. Dajcie mi znać, czy używałyście któryś z tych produktów, czy któryś z nich jest na Waszej wishliście. No i co? Do zobaczenia w kolejnym filmie. Widzimy się niedługo, mam nadzieję, na kanale YouTube bądź na Instagramie. Czekam na nowych obserwatorów. Przyjdźcie tam, bo tam jestem naprawdę codziennie. A na dziś to już wszystko. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!